My przed Charlie mieliśmy, już nie chcę skłamać, ale może 6, może 8 miesięcy czyszczenia totalnego. Ja nie wypiłem kropli alkoholu, jakiś kwas foliowy bierzemy, wiesz, to wszystko, czy braliśmy z Charlie, więc teraz tak samo. Na razie jakby nie zaskoczymy widzów, że za miesiąc, dwa czy trzy, ale jakby już tak, no, czyścimy się do stworzenia nowego. Luka, bardzo miło mi Ciebie widzieć. Jak tam hiszpański? Muy bien, gracias. Dobrze. Na Instagramie, że przed eventem zaliczyłeś jeszcze szybką lekcję hiszpańskiego. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby uczyć się akurat tego języka? Wiesz co, ja się w ogóle zacząłem uczyć go 3 lata temu, jak pandemia się zaczęła, żeby po prostu jakiegoś skilla złapać. Przestałem na 2 lata. I wracam teraz, od 2-3 tygodni jestem znowu w gazie, więc a czemu? Lubię, kibicuję Realowi Madryt, lubię Amerykę Południową i po prostu tak wyszło, bardzo bliźniaczy do włoskiego, ale ładniejszy dla mnie, więc fajnie. Angelika jest teraz w Miami na tak zwanym popanie. Miami mówię po hiszpańsku też w połowie. Jak ty się czujesz teraz jako taki samodzielny rodzic? Kurde, wiesz co, dużo osób o to pyta, nie, czy mówię, w tym aspekcie, tylko tym, nie brakuje mi Angeliki. Ja jestem z Charlie jakby od małego, cały czas blisko, cały czas ze sobą, my z Angeliką spędzamy z nią czas 24 na dobę. Ona potrafi być samym tatą, z samą mamą, nie jest mi ciężko, tylko przytulamy się, całujemy i jeździmy na kulki, więc... Wczoraj widziałam, że byliście na spacerze, była piękna pogoda. Czy podrywają cię mamuśki w parku? Nie, chyba nie. Ja jestem troszeczkę taki izolujący się rodzic, wiesz, tam zawsze jest ławeczka rodziców, ja sobie gdzieś tam stoję obok, szczególnie też, że ja z Charlie jakby biegam z nią, bo dużo rodziców sobie tam puszcza, bo mają może starsze dzieci, może tak lubią, ja zawsze z Charlie gdzieś jestem, wchodzę z nią, na huśtawce, tato pokręć mnie, pochuśtaj mnie, więc jakby nie mam okazji złapać się z żadnymi rodzicami, jestem taki samotny. Tak jak powiedziałeś, spędzacie z Charlie, z Angeliką 24/7 i tak kojarzy mi się, że wy w ogóle nie mieliście niani. Nie wiem, czy myśleliście o tym kiedykolwiek? My mamy swoją zaprzyjaźnioną nianię na, wiesz, na jakieś wyjście, jak trzeba, na 3-4 godzinki, jak mam jakąś imprezkę, żeby wyjść sobie, a tak nie potrzebuję. Ja nie wyobrażam sobie, bo co, jak taką nianię to trzeba by było mieć w domu, nie? Chyba, czy ona by zabierała dziecko. Jakby w domu... przychodzi na kilka godzin i potem wychodzi. No to jakbym ja był w domu i Angelika szczególnie tego nie lubi, jakbyśmy byli w domu i mielibyśmy jakąś obcą osobę, to nie. A tak nie, no co, ty no znasz Charlie, no więc ja bym mógł z nią być cały czas, naprawdę. Super dziecko. Najpiękniejsze dziecko na świecie. Dziękuję bardzo. Patrzę sobie w ogóle na twoje ręce i widzę sporo tatuaży, nigdy jeszcze o nich nie rozmawialiśmy. Który jest z nich najważniejszy? O, nie wiem, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo różne są. Kotek czy lisek? Znaczy to jest lisek po prostu na cześć tego napisu. Tu jest napisane kocham cię Luka, moja siostra napisała jak miała 3 lata to i przykalkowane. Tu jest jak mój pies zmarł, tu są daty mojej mamy, mojej siostry Angeliki, tu mojej rodziny z Włoch. Nie ma najważniejszego, wiesz? Każdy ma jakieś swoje szczególne miejsce w twoim sercu, bo każdy wiąże się z jakimś wydarzeniem. Tak, HH7, tak, Hitchhike 7 byłem, wiesz, na Wazji. Ekspres, więc jakby każdy coś mówi. Nie? No nie każdy, bo gwiazdę zrobiłem tak o nie. Ostatni raz widzieliśmy się na premierze pierwszego odcinka Azji Ekspres, teraz już minęło trochę czasu. Jak wam siebie ogląda w telewizji, kiedy nie macie wpływu na montaż, bo do tej pory, kiedy tworzyliście w internecie, no to jakby byliście panami wszystkiego, wiedzieliście, co pokazujecie. Tutaj jakby trochę nie zależało to od was. Tak, super nam się podoba. Ogólnie ja bardzo nie lubiłem, jak ktoś, wiesz, sprzypałował w Azji, znaczy nie u nas, z naszej edycji, tylko w jakimś tam innym. Ktoś sprzypałował, coś zrobił, później to tylko montaż, oni tak zrobili wszystko. Nie, mniej więcej pokazują wszystko dobrze, z tym, że każdy uczestnik tak powie, że za mało, nie? Jak my patrzymy, że jesteśmy sobie, spukamy do drzwi jednych, drugich, o, jesteśmy w domu, a to było naprawdę 5 godzin. Było dużo śmiesznych sytuacji, które zrobiliśmy, tak nam się wydaje, a tego nie ma. Więc jest za mało, no ale to każda para mogłaby tak powiedzieć, prawda? Przyznaję, że 2 ostatnich odcinków nie widziałam, ale te, które widziałam, to cały czas szukałam tej sprzeczki Angeliki z Adamem Zrójkowskim i do tej pory jej nie widziałam. Teraz było, w następnym odcinku, teraz będzie, tą sobotę. Co, a wy już to widzieliście ten odcinek, czy też nie, tak jak nie. Widzowie my czekacie na ten? My oglądaliśmy tylko pierwszy odcinek razem i teraz czekamy jak widzowie. Zobaczysz, fajnie będzie. Ten odcinek będzie miał dużo emocji, bo już wtedy, wiesz, już ta Gruzja, już trochę było ciężej, pękaliśmy troszeczkę tak emocjonalnie, ale
No ciekawie będzie. Ale dzisiaj widziałam wasze relacje, bo obserwuję przecież i ciebie, i Angelikę, i jednocześnie Adama. I mam wrażenie, że w ogóle wasze relacje się bardzo zacieśniły przy tym programie. Tak, my jesteśmy, bardzo się dobrze trzymamy. Tak pytają nas ludzie, z kim się najlepiej trzymamy, to tak, z Adasiem. Imprezy, mieliśmy już imprezy po programie, spotkania zwykłe, więc no, z nim najlepiej. Stawiam kropeczkę i przechodzę do kolejnego tematu. Widziałam u ciebie filmik Wyglądam jak jaszczur. Jeszcze nie zdążyłam go zobaczyć, bo tutaj gdzieś tam też miałam jakieś zobowiązania. Natomiast miniaturka wyglądała przerażająco. Co się stało? Znaczy miałem osocze, zabieg miałem, po prostu swoje osocze, wiesz, odwirowanie osocza i wstrzykiwany pod oczy. Ale dzisiaj twarz perfekcie. Ja nie wiem, ty mi powiedz. No mówię, mówię. Robimy co możemy, nie? Ale powiedz mi, bolało? Nie, nie bolało. Wiesz co, ja miałem już taki zabieg robiony rok temu właśnie w Miami. Nie, spoko było. Znaczy wiesz, to miałem tą maść całą do znieczulenia, więc dlatego nie bolało, ale nie, super, super było. Zatrzymajmy się teraz przy Charlie, to jest po prostu moja ulubienica. Rośnie jak na drożdżach, jest coraz starsza i coraz więcej rozumie, coraz więcej w ogóle mówi. Zastanawiam się, czy myśleliście o tym takim momencie, kiedy będzie czas, żeby dać jej faktycznie telefon. Czy w ogóle rozmawialiście na takie tematy? Ale dać jej w sensie, że jej własny, tak? Tak. Oj nie, ona ma, wiesz, za miesiąc 3 lata, to absolutnie. Ona sobie maluje, ma swojego tableta, na którym ogląda bajki, ale nie, w takiej sytuacji ja nie wiem w ogóle, kiedy się daje. Ja do szkoły może jak pójdzie, wiesz, do pierwszej klasy, żeby mogła zadzwonić, coś takiego, no. My jej kupujemy teraz tak naprawdę albo coś potrzebnego, albo ubrania. Bo ja jej, wiesz, ja jej czasami kupię, złamię się jakąś zabawkę i ona faktycznie bawi się, ale ona ma tego tyle, że ona teraz lubi na przykład na tablecie sobie rysować, więc coś takiego. Ma Netflixa na tym, na tablecie, żeby w podróży sobie oglądać mogła. Jest tak jakby troszeczkę dla jej rozwoju, ja wiem, że dużo osób jest jakby nieprzychylnym temu, ale staramy się to ograniczać, no, tylko jak trzeba. Widziałam, że z Angeliką byliście ostatnio na baby shower u Lil Masti. Jakie to były emocje? Angelika chyba tam płakała, albo przynajmniej tak to wyglądało. Wielkie, wielkie emocje. Przypomniało nam się, jak to było. Wiesz, widzieliśmy Anielę, która przywitała nas w białej sukni, jak prawie że ślubnej wygląda. No, Aniela jest ogólnie bardzo ładna, ale wygląda teraz idealnie po prostu, ta skóra, to wszystko, więc byliśmy, ja byłem pewny, że chłopak. Byłem pewny, że chłopczyk, okazało się, że dziewczynka, oni się wszyscy cieszyli, wiadomo. Teraz jest w ogóle jakiś rok dziewczynek, mam wrażenie, bo każdy ma dziewczynkę. No świetnie się przypomniało, może wiesz, może zainspirowało. Zainspirowało, okej, no to podchwycę temat. Czy myślicie faktycznie z Angeliką to, co widzowie wmawiają już od kilku lat, rodzeństwo dla Charlie? Znaczy wiesz, my tak jak do Charlie chcemy podejść bardzo poważnie do tego i my przed Charlie mieliśmy, już nie chcę skłamać, ale może 6, może 8 miesięcy czyszczenia totalnego. Ja nie wypiłem kropli alkoholu, jakiś kwas foliowy bierzemy, wiesz, to wszystko, czy braliśmy z Charlie, więc teraz tak samo. Na razie jakby nie zaskoczymy widzów, że za miesiąc, dwa czy trzy, ale jakby już tak, no, czyścimy się do stworzenia nowego. Wrócę jeszcze do samej Anieli. Wiem, że wy się znacie od wielu lat. Czy pamiętasz moment poznania, kiedy to było i jak w ogóle wasza historia się zaczęła, że teraz jesteście ze sobą tak blisko? Ja Anielę znam może Angelikę znam 8, no to mniej więcej tyle samo, z 8 lat. To jeszcze wiesz, to były czasy tego takiego pierwszego YouTube'a. My byliśmy w jakimś tam, nie pamiętam nazwy, ale jakimś zrzeszeniu, czy jak to nazwać, agencji YouTube'owej i Aniela zaprosiła Angelikę do nagrywek. Po prostu randomowo, nie znały się przez YouTube'a, przez Instagram. Nie wiem, czy był Instagram już wtedy. I nagrywały film. Później od spotkania do spotkania, wiesz, to był, ja byłem jak one były siostry Fit the Vangel. Później była seksmasterka Lil Masti, teraz Masti, czy tam też Lil Masti. No, długo się znamy, bardzo. Ale mam wrażenie, że w ogóle Lil Masti bardzo się zmieniła. Aniela. Kurczę, a kto się nie zmienił? Wiesz, my się poznawaliśmy, jak mieliśmy 20 lat, tam 21-2. Teraz jesteśmy, nie wiem ile Aniela ma w sumie, ale ja mam 30, wiesz, mamy, ona już też, można powiedzieć, ma dziecko. Ja mam dziecko, to jest po prostu, my się nie zmieniliśmy jakoś mocno, tylko jesteśmy starsi. Dojrzeliśmy po prostu. Wyczytałam sobie, że Angelika była ostatnio u wróżki. Co ty na to i czy też korzystasz? Tak, no. Tak?
tak? Gdzieś ostatnio wyskoczyło mi teraz dopiero. Wiesz co, ja nie korzystam. W ogóle ja jestem ekonomistą. Angelika jak idzie do wróżki, to pyta o mnie, ja wszystko wiem. Nie muszę się spotykać, nie muszę płacić, ale tak serio to... Byłem sceptycznie nastawiony, bagatelizowałem troszeczkę, ale jak już Angelika przyszła i naprawdę, to nie jest na zasadzie, wiesz, wróżby, poznasz niedługo kogoś albo niedługo będzie dobrze, tylko stricte, na przykład, nie wiem, będziesz na evencie i ktoś w różowej koszuli i przyjdzie do ciebie po wywiad. Konkrety. I takie są naprawdę takie mocne konkrety. I później się to zdarza wszystko i my tak, o kurde, nie, jest, wiesz. Więc wierzę. Nie tak, żeby pójść, bo ja się uważam za mocnego, tak jakby psychicznie, że ja nie potrzebuję tego. Ja nie potrzebuję się dowiedzieć, nie wiem, czy mi się coś złego stanie, czy nie wiem, czy umrę, co mnie w życiu czeka, ja sobie sam to zdobędę. Ale wierzę. Wierzę? No wierzę. No. No super. Powiem ci tak, moje zdanie, ja nigdy nie byłam, natomiast jak mi ludzie opowiadają historię i sama jestem potem świadkiem, jak się to później wydarza, tak, właśnie to chodzi. Nie kumam tego. Ja byłem, moja koleżanka jakoś mówiła mi sytuację, że była u wróżki, nie pamiętam, czy z siostrą, czy z koleżanką i tej koleżance nic nie potrafiła wywróżyć. Tak, no nic nie widzę, nic nie mogę. I ona tak zbagatelizowała, za 3 dni miała wypadek śmiertelny. I przyszła do wróżki, ta koleżanka powiedziała, dlatego nic nie widziałam, nie? Także no, ciary, aż mam ciary. Ja też mam ciary. No. Wiesz, ktoś może wierzyć, ktoś nie, jak Angelika o tym się wypowiada, to wiesz, dużo jest jakby, nie że hejtu, ale takiego wyśmiewania, troszkę bagatelizowania tego, ale ja tak samo, ja wierzę, ale jakby nikomu nie powiem, tak, koniecznie musisz iść. Ktoś może wierzyć, ktoś nie, to naturalne. Tak, za to jej się trochę oberwało i też nie mogłam, naprawdę z bólem patrzyłam na komentarze pod naszym wywiadem, jak wypowiedzieliście się o Blance i jej utworze solo. Mhm. Pomyślałam sobie, jak to się dzieje, że ten hejt przeniósł się jeszcze na mnie, bo ja zła dziennikarka, wy, że stanęliście tutaj delikatnie w obronie, ale tak naprawdę co wy powiedzieliście? Co ty o tym takim zachowaniu społeczeństwa myślisz? Znaczy, wiesz co, naprawdę... Tyle lat w tym siedzę, bo dużo ludzi właśnie ma taką blokadę, taką jakby linię obrony, że nie, ja nie wnikam w to, mnie to nie rusza, a później płaczą w poduszkę, nie? My jesteśmy naprawdę tak już z tym obeznani. My wiesz, my mieliśmy w życiu hejty za to, za tamto. Jesteśmy tak z tym, jak naprawdę, ja jak czytam komentarze i widzę negatywny, to naprawdę taki chamski, bo negatywny może być, ale naprawdę nie budzi to we mnie żadnych emocji, nie? I ty mówisz, co sądzę, to jest to, co było, jest i będzie, wiesz? Ja, my dostaliśmy hejt za to, że mamy córkę, za to, że nie wiem, ostatnio jest w filmie, to mnie może irytuje, takie, nie wiem, czy to ludzie robią specjalnie, czy nie, ale ja mówię, rozmawiałem z Angeliką i ja mówię, on mówi, na faktach, a ja mówię, no, na faktach autentycznych, ha, 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 i dalej, od razu, sekunda później, dobra, nie mów tak, Luka, bo ludzie pomyślą, że na poważnie. I słuchaj, i 10 komentarzy, Luka, nie mówi się autentycznych. A wiesz, to jest sekunda po sekundzie zdanie, to jest 10 sekund zdanie, gdzie ja już sam się tłumaczę z tego, że to był żart, a i tak dostanę takie komentarze, więc jakby nie wnikamy, a co do Blanki, to ona jeździ sobie, wiesz, tam po krajach koncertuje, tam robi to, a to, że ktoś napisze komentarz, no to tyle jego, no. Fajne, ja mam wrażenie, że ty musisz być tak bardzo przy sobie, w zgodzie ze sobą, samoświadomy, że nawet nie boisz się głosić takich rzeczy, bo nieważne, czy spotka cię krytyka, czy nie, ty po prostu mówisz to w zgodzie z własnym ja. Tak, i nawet, wiesz co, po pierwsze w zgodzie, ale po drugie nawet czasami jakbym nie był w zgodzie, to nie lubię takiego publicznego linczu, wiesz. Jeszcze na przykładzie Blanki, ona nic złego nie zrobiła, żeby dostać takie, wiesz, taką rzecz. Jak, wiesz, jak to jest, gdyby pierwsza opinia nie poleciała taka, że nie wiem... że ten Jan, tak. Że Jan był lepszy, wszystko to by było cicho, ale nagle to działa, wiesz, jak kula śnieżna, nagle to już wszyscy teraz, wiesz, są TikToki, bejba, i wiesz, już to się samo jakby nakręca, więc nie lubię publicznego linczu, czy słabszych, czy ogólnie, zawsze, już od liceum, mówię ci, miałem sytuację, że tam dziewczyny obrażali, wieszali na szatni kartki, że jest taka i taka, ja to zrywałem, chociaż jej nie znałem, nie ma co męczyć ludzi po prostu, no. Na koniec zapytam cię oczywiście o nowy dom. Rozmawialiśmy, kiedy to było? Na początku marca. Czy coś ruszyło? Znaczy ruszyło tyle, że mamy projektantkę już wybraną. Mamy propozycję układu, czyli tak naprawdę nic nie mamy, ale tak już się ruszyło. Angelika wraca, już wiesz, robimy. Mamy ekipy, mamy projektantkę, pieniądze będą, więc no, tylko do przodu. No. Chcemy na święta, no, zobaczymy. A kto bardziej rządzi na budowie? Ty czy Angelika? W sensie w tych kwestiach wyboru. Rozmów z konsultantką, architektką.
Znaczy rozmawiamy razem oczywiście, to nasza wspólna decyzja, wszystko, ale nie, no Angelika, ona mi pokazuje, my mamy to szczęście, że ona, my mamy podobny gust, taki sam wręcz, tylko ona potrafi to ubrać w przedmioty. Nam się podobają te same rzeczy, ale jak ja bym ci miał powiedzieć, jak chcę, żeby wyglądał mój salon, no to ci nie powiem, mogę powiedzieć o tak, tak i tak. I dlatego ona to łączy, więc totalnie jakby całą wolną rękę daję dla Angelice. Zwykle to była przyjemność, nasza rozmowa. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo ci również.